Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Urszula Gulbińska-Konopa. Jestem pracownikiem ośrodka Brama Grodzka Teatr NN Lubelskiej Trasy Podziemnej. Ponadto od ponad dwóch lat zajmuję się razem z mężem Łukaszem Konopą polichromiami w lubelskiej piwnicy pod Fortuną. Na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy Państwu o tych polichromiach opowiedzieć. Pracujemy nad popularyzacją tego tematu i stąd też nasze dzisiejsze spotkanie. Przebieg tego spotkania będzie wyglądał następująco. 45 minut przeznaczamy na prezentację. 15 minut ostatnie, spotkanie będzie trwało godzinę, 15 minut przeznaczamy dla Państwa. Dlatego zachęcam, żeby już teraz przywitać się z nami poprzez czat. Będzie nam bardzo miło. I w trakcie spotkania zachęcam do tego, żeby zadawać nam pytania i w ciągu tych 15 końcowych minut postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Także teraz już przejdziemy do prezentacji. Pierwszą część poprowadzę ja i będę chciała Państwu opowiedzieć troszeczkę o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy. Później zaproszę Państwa na krótki film, który będzie też opowiadał o polichromiach i o historii Lublina. Natomiast druga część spotkania będzie prowadzona już przez Łukasza Konopę i on opowie o wynikach tych badań, które prowadziliśmy, czyli tych najnowszych, jakie tutaj w ogóle były nad polichromiami prowadzone. Na początek taka może bardziej techniczna część tutaj naszego spotkania. Będę chciała tutaj Państwu opowiedzieć o tym pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. Tutaj mamy już na zdjęciu wnętrze naszej piwnicy i żeby jakby mogli sobie Państwo wyobrazić, jak to pomieszczenie wygląda. Ono jest niewielkie, położone jest pod kamienicą Lubomelskich przy Rynku 8 w Lublinie. Jest to pierwsza kondygnacja piwnic obecnie. Natomiast jakbyśmy cofnęli się do tego XVI-XVII wieku, to sytuacja będzie troszeczkę inaczej wyglądać, dlatego że płyta rynku, poziom rynku podniósł się znacznie w stosunku właśnie do tego okresu pierwotnego dla budynku. Więc nie było to aż tak mocno zagłębione w ziemi pomieszczenie. Pomieszczenie ma wymiary około prawie 3 metry na 7, to jest takie pomieszczenie powiedzmy prostokątne. Wysokość prawie 2,5 metra sklepione jest kolebką i w całości na ścianach tego pomieszczenia znajdują się malowidła. Tak jak Państwo widzą na zdjęciu, one już w tej dolnej partii są bardzo zniszczone, pierwotnie sięgały aż do podłogi. W rogu tego pomieszczenia, w piwnicy pod Fortuną, znajduje się także kominek. Pomieszczenie doświetlone jest oknem, które przebite zostało wprost z rynku i w ścianie zachodniej widzą też Państwo taką wnękę ścienną. Jest to almaria, tak jest nazywana w literaturze ta wnęka. Kolejny slajd przedstawia nam w takim złożeniu, oczywiście on zniekształca kształt tutaj jakby wymiary tego pomieszczenia, ale chodziło o to, żeby pokazać te wszystkie polichromie mniej więcej razem. Przedstawia nam to, co tutaj mamy na ścianach, to jest łącznie dzisiaj widocznych 9 przedstawień. Jedno z nich znajduje się na sklepieniu, tutaj akurat niewidoczne, ono ma kształt owalu. Jedno z nich znajduje się za drzwiami, widoczne tutaj na u góry slajdu w kształcie tonda. Jedno na kapie kominka, też widocznego u dołu slajdu i pozostałe już w takich prostokątnych ramach. Wszystkie te przedstawienia opatrzone są napisami. W języku łacińskim, jedno tylko w języku niemieckim. Napisy umieszczane są w takich ozdobnych kartuszach. Dwa z napisów znajdują się jakby niezależnie od przedstawień. Jeden z nich tutaj pokazany na slajdzie
To jest taki napis, który jest nad wejściem. On mówi o cnocie obywatelskiej. Nie są tutaj, no, dla zrozumienia też jakby sensu tych przedstawień dosyć tutaj istotny. Drugi z napisów, który, tak jak mówiłam, nie jest powiązany z przedstawieniem żadnym bezpośrednio, jest to napis, który znajduje się na ścianie zachodniej, właśnie nad almarium. Żeby opowiadać o tym pomieszczeniu, właściwie no możemy wejść do wnętrza i pomyśleć sobie, że podoba nam się to, co widzimy, albo nam się nie podoba, jakiś tam sobie sąd o tym wyrobić. Natomiast my tutaj, oprowadzając też przy takim normalnym ruchu turystycznym państwa, staramy się też ukazać te polichromie poprzez kontekst. Więc żeby o nich opowiadać, musimy się cofnąć tak naprawdę do wieku XVII, do momentu, kiedy one powstawały, i troszeczkę zrozumieć je też poprzez to, w jakim one w ogóle środowisku tutaj zostały stworzone. A więc tutaj jeszcze na slajdzie mają Państwo no, umiejscowienie, tak, tego obiektu, w którym się znajdujemy, w żółtej ramce. Tutaj widzimy zdjęcie, tak, lotnicze Starego Miasta w Lublinie, oczywiście współczesny widok w ramce żółtej. Czerwona kamienica to jest właśnie kamienica Lubomelskich, pod którą się znajdujemy w piwnicy pod Fortuną. Tutaj już widzą Państwo obszar, no mniej więcej ten sam, który na poprzednim slajdzie. Jest to miasto zamknięte jeszcze murami obronnymi. To jest rysunek Fryderyka Rudzińskiego, który stworzony został na potrzeby takiego projektu, który współrealizował Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN Lublin w czasach Unii Lubelskiej. A więc mamy tutaj miasto z około połowy XVI stulecia. Miasto, tak jak mówiłam, zamknięte w murach, tutaj rozbudowujące się już też przedmieścia. U góry slajdu widać wzgórze zamkowe. Właściwie w sercu tego miasta widzą Państwo rynek z ratuszem. Dzisiaj ten budynek inaczej zupełnie wygląda po przebudowie już klasycystycznej. No i wyróżnia się tutaj też wieża kościoła farnego, dzisiaj już nieistniejącego niestety, kościoła świętego Michała Archanioła. Ten Lublin, który tutaj widzimy, to jest takie miasto, które się już w XVI wieku rozwija bardzo, bardzo intensywnie. Jest to miasto bardzo ważne pod względem na mapie, tak, i politycznej, i kulturalnej, no i gospodarczej. Mówi się tutaj w Lublinie, ci z Państwa, którzy są z Lublina i Lublin znają, no to świetnie sobie z tego zdają sprawę. Natomiast ci, którzy może jeszcze Lublina nie znają, no to warto wiedzieć o tym, że ten XVI wiek do połowy wieku XVII dla miasta to jest okres tak zwanego złotego wieku, bardzo, bardzo intensywnego rozwoju. I na takiej kanwie, na takiej podstawie gdzieś tam powstaje dekoracja piwnicy pod Fortuną, w której się znajdujemy. Lublin tego okresu jest to miasto, tak jak mówiłam, intensywnie się rozwijające, ale też takie miasto bardzo różnorodne pod względem wyznaniowym, narodowościowym, kulturowym. Zamieszkuje tutaj dużo, tak jak właśnie wspomniałam, dużo narodowości różnych i te jakby różne tradycje kulturalne tutaj się spotykają, docierają do Lublina i są realizowane. I dowodem na to też jest właśnie dekoracja naszej piwnicy. Na tym slajdzie widzą Państwo widok miasta już z troszeczkę późniejszego okresu, to jest mniej więcej no, początek XVII wieku. Tutaj widzimy grafikę z atlasu Brauna i Hogenberga, Civitates Orbis Terrarum, widok miasta Lublina od strony Wielkiego Stawu Królewskiego. To było takie wielkie rozlewisko, dzisiaj już niestety nieistniejące. Miasto bardzo malowniczo położone na wzgórzach. Widać tutaj sylwetki, tak, i strzeliste wieże świątyń, które wtedy powstawały, klasztorów, miasto otoczone murami obronnymi, ale jak Państwo widzą, bardzo też rozbudowane przedmieścia. Jest to miasto, które już w tym okresie no, gości u siebie także Trybunał Koronny. Trybunał, który z jednej strony
jest taką, no umieszczenie go tutaj jest wielką dla miasta nobilitacją i takim wyróżnieniem dla Lublina, natomiast no z czasem też wygląda to tak, że życie miasta się przez obecność Trybunału i obecność szlachty, która tutaj przyjeżdża w bardzo dużej liczebności, no charakter miasta się bardzo zmienia i wpływa to na życie mieszkańców Lublina, tak, na życie mieszczan. Tutaj mamy już obecny oczywiście widok z Lublina, z rynku. Jest to gmach Trybunału Koronnego, dawnego i dawnego ratusza. W praktyce obecność i działalność tego Trybunału wiązała się z tym, że na mniej więcej pół roku rajcy miejscy tracili no jakby miejsce swojej pracy. Przynosili się tak do często ze sprawami, nad którymi rozsądzali, nad którymi debatowali, nad sprawami ważnymi dla miasta i dla mieszkańców, często przynosili się, byli do tego zmuszeni, żeby obradować prawdopodobnie nawet jakby w kamienicach swoich, tak? Być może nawet w tej, pod którą się znajdujemy. Mniej więcej wyglądało to tak, że po okresie Wielkiej Nocy do Lublina zjeżdżali deputaci Trybunału i rozpoczynały się rozprawy. Trwały one aż do wyczerpania wszystkich spraw, niejednokrotnie aż do okresu Bożego Narodzenia, czyli de facto było to no, czasami nawet tak ponad pół roku, także dosyć no, pokaźny tak, kawałek czasu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w ogóle miasta. Ta czerwona kamienica, którą widzą Państwo w tle tutaj na slajdzie, to jest właśnie kamienica Lubomerskich. Za chwileczkę ją pokażemy w zbliżeniu. To jest właśnie ona, wygląd obecny. Tutaj na dole po prawej stronie widać zejście do z rynku do piwnicy pod Fortuną. Okno, które jest u dołu po prawej stronie kamienicy, to jest właśnie okno doświetlające salę, czy to pomieszczenie niewielkie z polichromiami, więc to, w którym się właśnie teraz znajdujemy. Kamienica Lubomerskich, dlatego że przez ponad 100 lat Lubomerscy byli jej właścicielami. Rodzina bardzo ważna dla miasta, jej członkowie zasiadali i w Radzie Miejskiej, i w Ławie Miejskiej, a więc brała czynny udział tutaj w podejmowaniu decyzji znaczącej dla miasta. Była to no, rodzina też zamożna, należąca do patrycjatu miejskiego. Jej przedstawiciele trudnili się handlem, zarządem nieruchomościami, także taka tutaj no, dosyć znacząca. Jest to, co tutaj Państwo widzą na slajdzie, to jest już wygląd kamienicy po przebudowie też z okresu tak, końcówki XVIII wieku. W 1782 roku kamienica właśnie w ten sposób zostaje przebudowana. Początkowo oczywiście była dużo niższa. Pierwsze wzmianki o tym budynku, w tym miejscu, w ogóle o murowanym budynku tutaj na tej działce, to jest początek wieku XVI, około 1522 roku. Tutaj kolejny slajd, to jest pamiątka, którą do dzisiaj można zobaczyć na ościeżu przejazdu kamienicy. To jest taka kamienna płyta, na której widnieje herb Zadora, czyli herb Lubomerskich właśnie, a więc właścicieli kamienicy. Napis, tak jak widać na slajdzie, Jan Lubom, czyli no, imię i nazwisko właściciela, który prawdopodobnie około 1540 roku, bo u dołu też mamy taką datę podaną, przebudowuje kamienicę już w stylu renesansowym, a więc też bardzo no, ciekawa pamiątka właśnie po tych pierwszych właścicielach. Kamienica Lubomerskich, tak jak mówiłam, w 1782 roku zostaje przebudowana i prawdopodobnie wtedy zostaje utrudniony dostęp do piwnicy, w której się znajdujemy, do tej piwnicy z polichromiami. Nie wiadomo, kiedy tak naprawdę piwnica przestała pełnić swoją jakąś pierwotną funkcję. Tego nie wiemy, nie mamy jeszcze takich danych. Natomiast na pewno wtedy, no, już od tego momentu była używana jako
prawdopodobnie jako skład po prostu, bo pod całym Starym Miastem w Lublinie no w ogóle istnieją takie głębokie piwnice. Tutaj też pod nami są jeszcze dwie kondygnacje sięgające nawet do 10 metrów i one wszystkie no, po prostu były używane jako magazyny. I prawdopodobnie też i ta taki los tutaj no, podzieliła. Takim punktem zwrotnym dla piwnicy pod Fortuną, czy dla właśnie tej polichromowanej, tego polichromowanego wnętrza, to jest moment, kiedy w latach 30. XX wieku, tak dopiero, przyjeżdża do Lublina konserwator, tak tutaj mianowany na konserwatora Okręgu Lubelskiego, Józef Edward Dutkiewicz, i podejmuje się tak naprawdę, no, po pierwsze odnalezienia i zidentyfikowania tego pomieszczenia, a po drugie podejmuje się ostatecznie tutaj konserwacji tych polichromii. Pamięć o tych polichromiach znaczy istniała, była przechowywana gdzieś tam, tak, w świadomości tutaj mieszkańców, dlatego że wzmianki o tych polichromiach i o takiej malowanej tak piwnicy no, znajdują się w różnych miejscach, między innymi w przewodnikach po mieście Lublinie, pierwszy z 1901 roku, później z 1931, także w różnych artykułach, jeszcze w latach 20., 30., więc jakby świadomość istnienia tego miejsca była. Natomiast Józef Edward Dutkiewicz, no, jako no powiedzmy osoba już taka decyzyjna, dociera tutaj. On przyjeżdża do Lublina w październiku 1935 roku, obejmuje tutaj urząd i już na początku roku 1936 zostaje wysłane pismo do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wydziału Sztuki w Warszawie. I tutaj, no tak już słowami Dutkiewicza, tak, bo on oczywiście podpisuje się pod tym pismem, przytoczę fragment tego pisma, a mianowicie: Urząd Wojewódzki donosi, że w ostatnim czasie konserwator zbadał piwnicę domu tak zwanego Lubomelskich, której części według zachowanych wzmianek mieściła się w ubiegłych wiekach winiarnia. Winiarnia ta zajmuje dwie sklepione izby, otwierające się pierwotnie wprost na rynek. W jednej z nich znajduje się kominek gotycko-renesansowy, a na ścianach polichromia o motywach roślinnych ujmujących obrazy ze scenami figuralnymi. To jest fragment tego pisma. Pismo zostało wysłane w styczniu 1936 roku. W piśmie tym dalej Dutkiewicz określa czas powstania malowideł mniej więcej na połowę XVI wieku. On waha się tutaj, bo w niektórych pismach jeszcze w latach 30. później przesuwa to na nawet początek wieku XVII. Ostatecznie jednak tego XVI wieku się trzyma. Stan zachowania polichromii określa jako bardzo zły. I tutaj też cytat: zły na skutek panującej wilgoci i wieloletniego kurzu. Z tego powodu treść malowideł trudna do rozszyfrowania. Jednocześnie podkreśla bardzo mocno, że te polichromie, ich obecność tutaj, no, mają ogromne znaczenie. Świadczą też o tym pisma, które dosyć często są wysyłane z takimi adnotacjami: pilne, bardzo pilne, tak, no, świadczy to o tym, że sprawa no, rzeczywiście była tutaj no, dla niego i dla, myślę, tych służb konserwatorskich bardzo, bardzo ważna. Ostatecznie pod koniec 1937 roku udaje się tę polichromię udostępnić tak naprawdę zwiedzającym. No niestety, no, później wojna i to wszystko zostaje, jakby zatrzymuje się. Tutaj mamy takie zdjęcie. W momencie, kiedy Dutkiewicz dociera do tego pomieszczenia, w którym jesteśmy, do polichromii, on dostaje się z niższego poziomu piwnic, dlatego że takiego przejścia, które dzisiaj mamy z rynku, nie było. On dopiero, twierdząc, że jest to pierwotne przejście, dopiero tak jak Państwo widzą, ono jest odkuwane tutaj, tak? I dzisiaj tym otworem, oczywiście opracowanym, możemy do środka się dostać wprost z rynku, przechodząc jeszcze przez sąsiadującą piwnicę. On natomiast do środka dostał się po prostu od dołu, z dolnych kondygnacji. Tu jest takie zdjęcie, które pokazuje jakby stan
Bolichromii w momencie, kiedy Dutkiewicz wchodzi do środka. Więc jak Państwo widzą, na kominku praktycznie nic nie widać. Wszystko jest bardzo zabrudzone, zawilgocone, tak jak można wyczytać też w tych dokumentach, odspojone od ściany. Także tutaj w momencie, kiedy Dutkiewicz się dostaje, jest skład jabłek. Więc to, no to też oczywiście no, wpływa tak na stan tych polichromii. To jest akurat zdjęcie, które to jest tak negatyw, który znajduje się w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Także tutaj też pozyskane i na podstawie tych negatywów też można prześledzić jakby te działania, które były wtedy w latach 30. podejmowane. To jest elewacja kamienicy już po zabiegach Dutkiewicza. Widzą Państwo u dołu już wejście, tak z taką bardzo prostą barierką, okno odtworzone, które jest też właśnie doświetla już naszą piwnicę. No i tak jak mówiłam, rok 39 i te wszystkie działania się zatrzymują, tak? Okupacja niemiecka. Niemcy z tego względu, że po pierwsze same polichromie, już Dutkiewicz na to zwraca uwagę, one powstały, on tak pisał, tak, że one powstały najprawdopodobniej na podstawie grafiki niemieckiej. I tutaj jakby to było bez wątpienia słuszne przypuszczenie i no, Niemcy z jakichś tam powodów, głównie przez tą bliskość pewnie kulturową tego, co zobaczyli na ścianach i poza tym niemieckie napisy, tak, które tutaj się też pojawiają, no, potraktowali to miejsce jako dowód na taką no, niemieckość, tak, Lublina też, co też bardzo, bardzo mocno chcieli w którymś tam momencie udowodnić. No jak Państwo widzą, już zmienione troszeczkę wejście, napis, tak, Ratzkeller, oni po prostu zaadaptowali to na taką swoją. No tutaj mówi się o tym tak winiarnie, ale no do końca też trzeba by to bardzo dokładnie prześledzić, żeby tak naprawdę odtworzyć to, co tutaj się działo. Czasy powojenne, no niestety też nie zawsze tutaj jakby służyły temu miejscu. Tutaj bardzo często zmieniali się użytkownicy. Piwnica pod Fortuną to nie jest tylko jedyna piwnica, tak, pod budynkiem. Jest ich tutaj cały kompleks. Cały zespół, tak? One schodzą, tak jak mówiłam, nawet do 10 metrów na dół, więc były adaptowane na przykład, na tutaj mamy akurat, Państwo widzą, oparty o ścianę taki szyld, tak? Piwnica to jest spółdzielnia inwalidów przemysłu spożywczego. W 57 roku klub studencki Piwnica, gdzie na drugiej kondygnacji piwnic urządzano nawet wieczorki jazzowe, także też miejsce bardzo tutaj no, oblegane i takie znane. W latach 60. mieścił tu się zakład fotograficzny Romualda Marona, fotostarówka. Tutaj mamy zdjęcie, jesteśmy w środku, tak jakbyśmy stali, tak? Na zdjęciu jesteśmy w środku piwnicy z polichromiami, no i przejście, tak, już w stronę tego pomieszczenia, przez które się przechodzi chcąc tutaj wejść. Drzwi widzą Państwo na slajdzie, to są drzwi, które cały czas istnieją, oryginalne, także przez konserwatorów tylko nałożone na nową ramę. Oczywiście konserwacje tego miejsca były podejmowane później wielokrotnie. Tak naprawdę dopiero w latach 90. konserwacje ustabilizowały tą sytuację wilgotnościową. I w tym momencie ona jest, no, polichromie są po prostu należycie zabezpieczone. Natomiast niestety lata, no, końcówka lat 60., 70. to jest no, taki problem głównie właśnie z tą wilgotnością, zaciekanie, duże też zniszczenia w partii tej dolnej właśnie pomieszczenia. Także no niestety nie, no, ta opieka nie zawsze była tutaj no, jakby należyta i no, piwnica no niestety tutaj była poddawana różnym działaniom takim też niekorzystnym. Tutaj widzą Państwo na slajdzie trzy z przedstawień, o których już w drugiej części bardziej szczegółowo opowie tutaj już Łukasz. Natomiast ja powiem, co się wydarzyło, tylko tak na koniec już w ostatnim czasie. W 2018 roku piwnicą pod Fortuną zaczyna opiekować się ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN, a jakby bezpośrednia taka opieka nad tym miejscem zostaje przekazana lubelskiej klasie podziemnej.
W tym czasie zaczynają się też takie badania naukowe, które mają na celu jakby zweryfikowanie tej wiedzy, zebranie tej wiedzy, która jest dotychczas, która była dotychczas tutaj wygenerowana. Okazuje się, że tekst Dutkiewicza, Józefa Alberta Dutkiewicza, pierwszego konserwatora tego miejsca, opublikowany w 1957 roku, był to jedyny tekst, który tutaj był dostępny, który w ogóle analizował te polichromię. No i w 2018 roku dochodzi do różnych bardzo ciekawych odkryć. W drugiej części spotkania już Państwo o nich usłyszą. Ja ze swojej strony na razie dziękuję za uwagę i teraz zapraszam Państwa na krótki film, który będzie opowiadał o polichromiach i o historii Lublina, zrealizowany w czerwcu razem z kolegami i koleżankami z Lubelskiej Trasy Podziemnej na potrzeby tutaj popularyzacji też tematu. Także zapraszam serdecznie. Witamy w piwnicy pod Fortuną. Przechodząc przez lubelski rynek, warto zastanowić się nad historią okalających go kamienic. Kto je zamieszkiwał? Kto był ich budowniczym? Jak pierwotnie wyglądały? Każda z nich kryje w sobie wiele niespodzianek. Chociażby ta, pod którą się znajdujemy. Kamienica Lubomelskich, mieszcząca w sobie to niepowtarzalne wnętrze. Kamienica Lubomelskich, znajdująca się przy Rynku 8 w Lublinie, jest świadkiem bogatej historii miasta. Pierwsze wzmianki o tym obiekcie pochodzą z 1522 roku. Prawdopodobnie w tym czasie istniał w tym miejscu budynek murowany. Dziś na ościeżu przejazdu kamienicy znajduje się kamienna płyta, na której widnieje herb lubomelski – Zadora. Data 1540 i napis Jan Lubo. Płyta ta jest pamiątką po renesansowej przebudowie kamienicy. W tym czasie nieruchomość należała do Jana Lubomelskiego, jednego ze znaczniejszych przedstawicieli rodu. Kamienica w posiadaniu tej rodziny znajdowała się przez ponad 100 lat. W roku 1556 nastąpił podział dóbr po śmierci Jana Lubomelskiego pomiędzy jego dzieci. Jednym ze spadkobierców był Erazm Lubomelski, któremu przypisywano do niedawna fundację polichromii we wnętrzu piwnicy, zwanej także winiarnią. W roku 1573 nabył on nieruchomość od swojej siostry Urszuli. Dwa lata później wybuchł w Lublinie wielki pożar, w wyniku którego spłonęła niemal cała zabudowa miejska. Nie wiemy dokładnie, w jakim stopniu uległa pożodze kamienica Lubomelskich. Po śmierci Erazma w 1586 roku kamienicę odziedziczyły jego dzieci i wnuki. W 1661 roku Katarzyna Zaborowiczowa z domu Lubomelska sprzedała nieruchomość Michałowi Szererowi. Kolejnymi właścicielami kamienicy byli Szuartowie, Makarewicze, Kruścielewscy. W 1904 roku przeszła w posiadanie gminy żydowskiej. Niewielkie polichromowane wnętrze mieści się na dzisiejszej pierwszej kondygnacji piwnic kamienicy Rynek 8. Ściany, sklepienie, pomieszczenia dekorowane są polichromiami o bardzo bogatej treści. Do dzisiaj zachowało się 9 przedstawień. Obrazy te opatrzone są inskrypcjami w języku łacińskim, a jeden w języku niemieckim. Ta całość oplata bujna wić roślinna. Pierwsza konserwacja tego wnętrza miała miejsce w latach 30. Jej wynikiem było udostępnienie malowideł zwiedzającym. Prace te prowadzone były pod kierunkiem Józefa Edwarda Dutkiewicza. Dzięki tym działaniom i pracom późniejszych konserwatorów możemy do dzisiaj podziwiać to wnętrze.
Szanowni Państwo, witam. Moim zadaniem jest przedstawić Państwu wyniki badań, jakie miały miejsce w 2018 i 2019 roku. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że tak jak mówiła żona, do tego czasu nieznane były wzory graficzne dla przedstawień, stąd także interpretacja pomieszczenia, interpretacja poszczególnych scen nie była do końca oczywista. Można powiedzieć, że nadal całość programu geograficznego nie jest oczywista, ale niewątpliwie odkrycie wzorów graficznych, odczytanie dotychczas nieczytelnych, nieznanych inskrypcji stawia nas w zupełnie innej sytuacji niż Józefa Edwarda Dutkiewicza. Proszę Państwa, okazało się, że 7 na 9 pól przedstawieniowych ma swój wzór w jednym z wydań książki emblematycznej pod tytułem Emblemata Secularia. Na slajdzie widzimy trzy wydania. Pierwsze od lewej to rok 1596, środkowe to rok 1611 i to skrajne po stronie prawej rok 1627. Dwa skrajne to wydane we Frankfurcie nad Menem, to środkowe w Oppenheim. Jest to dzieło Johanna Theodora i Johanna Izraela de Bray, którzy podchwycili pomysł drukowania książek emblematycznych z możliwością tworzenia w nich wpisów. My podejrzewamy, że to wydanie z roku 1596 zostało użyte w Lublinie jako wzór dla poszczególnych z 7 scen i postaramy się Państwu to udowodnić, na jakiej podstawie tak sądzimy. Tutaj akurat trzymam, czy też wspieram rękę na egzemplarzu znajdującym się w Stuttgarcie. Widzimy rozmiary tej książki. Jest to książka niewielka, książka, którą można było nosić ze sobą, można było z nią podróżować. Książka emblematyczna, w skrócie rzecz ujmując, jest sama emblematyka jest sposobem komunikacji treści za pomocą najczęściej obrazu i w takiej najbardziej konwencjonalnej formie dwóch rodzajów tekstu, krótkiego, mającego charakter motta i dłuższego epigramu, w pewien sposób wyjaśniającego, co się znajduje w obrębie obrazu, co oznacza także i motto. W pierwszym wydaniu Emblematy Secularii te dłuższe teksty znajdują się w pierwszej części książki, na początku książki i są to teksty wielojęzyczne. Wszystkie są w języku łacińskim, wszystkie to w języku niemieckim, także w języku holenderskim najczęściej, a oprócz tego niektóre również w języku francuskim i w języku włoskim. Jak widzimy, poszczególne numery, tutaj numery w numeracji rzymskiej, odnoszą się do rycin, które zostały zanumerowane numerami arabskimi i znajdują się w dalszej części książki. W tym momencie przedstawię dopasowanie poszczególnych rycin do scen znajdujących się na ścianach lubelskiej piwnicy. I tak, mamy przedstawienie Heraklit i Demokryt z inskrypcją w kartuszu powyżej przedstawienia. Jest to inskrypcja pochodząca właśnie z pierwszej części książki i inskrypcja mówiąca o tym, jak to Demokryt i Heraklit jak patrzą na świat, Demokryt obśmiewa świat ludzi, Heraklit płacze nad światem, a jednak obaj są równi w swojej mądrości. Dzięki odkryciu
ryciny, dzięki dopasowaniu tego wzoru wiemy, że coś się znajdowało między filozofami. Dotychczas te kształty, które były pomiędzy postaciami, były nieczytelne. Następne przedstawienie na ścianie, to jest ściana wschodnia, przepraszam, zachodnia, na ścianie zachodniej drugie przedstawienie to Arbum Virginifera, czyli drzewo pannonośne. Tutaj opatrzone dwojakiego rodzaju napisami jest i powyżej to taki dłuższy epigram mówiący o tym, że narrator nie zazdrościłby ogrodom Alkinosa, gdyby posiadał takie drzewo na swojej niwie. Na dole ledwo widoczny fragment tego krótkiego motta, które znajduje się przy samej rycinie Felices juvenes quibus hac est arbor in hortis, czyli szczęśliwi młodzieńcy, którzy mają takie drzewo w swoich ogrodach. Szczęśliwi dlatego, że mogą strącać te panny znajdujące się w listowiu drzewa. Postać narratora to zapewne ta postać, która nie bierze udziału w akcji w Lublinie. Niestety niewiele z tego zostało. Listowie i panny są. Jest jedna postać męska tutaj po stronie lewej, rzucająca czymś w rodzaju kija czy maczugi w kierunku drzewa. No niestety więcej nie możemy się domyślać. Albo właśnie. Kolejne przedstawienie już na ścianie przeciwnej to przedstawienie Turkinam Nocturientium, czyli rada albo waga mających zawrzeć małżeństwo. Niestety w Lublinie pozostało już niewiele, pozostało tylko ramię wagi. Dzięki rycinie wiemy teraz dużo więcej. Powyżej przedstawienia w kartuszu jest epigram, ten dłuższy, także zaczerpnięty oczywiście z emblematy sekularii. To sarkastyczna rada mówiąca o tym, że dzięki pieniądzom, dzięki królowej pieniądz można mieć i żonę z posagiem, i przyjaźń, i urodę. Także no bardzo, bardzo sarkastyczna treść. Następna scena to konnubia ceka, czyli ślepe małżeństwo. Mamy, jak widać, kosz wypełniony osobami płci obojga. Ci mężczyźni lgną na lewo do kobiety, która wyciąga swojego partnera, przyszłego współmałżonka z kosza. Po stronie prawej jest to mężczyzna, który wyciąga kobietę. Ona mówi w języku niemieckim: mam jednego. On mówi: ja także mam jedną. To samo powtarza się na rycinie. W Lublinie ten pewien ważny szczegół nie został zachowany, nie został przede wszystkim, należy powiedzieć, odkryty przez konserwatorów. No, malutko było w bardzo złym stanie. Twarze postaci powinny być zasłonięte. Dzięki temu zrozumiały się wydaje sens całego przedstawienia, czyli ślepe małżeństwo dobierają sobie partnerów, nie znając ich. Odpowiada temu jedyna niemiecka inskrypcja powyżej, pochodząca oczywiście także z pierwszej części książki Emblemata Secularia, inskrypcja, która mówi, że szczęście wybiera zaledwie jednego, kiedy 10 zawodzi, natomiast jest ono po prostu, znaczy samo małżeństwo jest ślepym trafem. Kolejne przedstawienie, nadal na ścianie wschodniej, to Speculum Morozofum, jedno z tych przedstawień, które budziło duże kontrowersje, ponieważ dzisiejsza
rekonstrukcja tego malowidła, tej sceny, no, odbiega znacząco od tego, co znajduje się na rycinie. Na rycinie widzimy czterech mężczyzn, z których jeden siedzący wskazuje na stojącego, natomiast ten stojący pokazuje owego siedzącego w lustrze, a treść inskrypcji powyżej mówi, że najpierw należy zbadać własne życie, własne obyczaje, zanim się zauważy wina u kogoś innego, ponieważ źle jest, jeżeli nauczycielowi wina będzie wyrzucała błąd w życiu. Kolejne przedstawienie to Simia rugata, małpa w kryzie, słabo czytelne już na kominku. Tak jak Urszula pokazywała wcześniej, niemal zupełnie niewidoczne za czasów Dutkiewicza. Przedstawienie, które można zidentyfikować nie tylko przy pomocy obrazu, ale i dzięki treści krótkiego motta, czyli motta, które wskazuje na małpę, mówi o tym, że jak wielką kryzę małpa nosi na szyi. Niestety nie zachowała się inskrypcja, która biegła dookoła tego dysku będącego w istocie lustrem. Zapewne było to samo, co jest na rycinie. Inskrypcja ta mówi, że małpa prosi o to, żeby pozwolić jej nosić tą kryzę, nie zwracać na to uwagi, to jest jej sprawa, to jest tylko małpia zabawa. Proszę Państwa, ostatnie przedstawienie z zasobu, jakim jest emblemata sekularia, to Amor Vincit Omnia, czyli przedstawienie triumfu miłości. Zbieżność jest widoczna. Przedstawienie było w bardzo złym stanie zachowania. Teraz wiemy, co w istocie na nim było. W górnej strefie jest Amor i Wenus. Amor strzela w kierunku Ziemi. Jest tą siłą zwycięską. Poniżej personifikacja albo ludzkości, albo pożądliwości, znajdująca się wśród rozrzuconych przedmiotów oznaczających profesje, zajęcia, stany, hierarchie ludzkości. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do dwóch pozostałych przedstawień, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, że bracia de Bray nie byli oryginalnymi twórcami. Znaczy, to nie oni stworzyli oryginały swoich grafik, oni je po prostu kopiowali. Jest ich 50 w emblemacie sekularii. Można przypuszczać, że wszystkie zostały skopiowane. Tutaj po lewej stronie znajduje się rycina, dzisiaj w zbiorach British Museum, która była wzorem dla lubelskiej małpy. Na kolejnej rycinie nawet możemy zobaczyć to mechanizm kopiowania. Widać, że powyżej notacji muzycznej słów kantat simia znajdują się resztki źle skopiowanej tabulatury i źle, dlatego że było to ktoś po prostu bezmyślnie, można powiedzieć, zrobił odbicie lustrzane, później musiał to poprawić, usuwając pierwotny rytm z płyty, musiał utworzyć nowy. Także przedstawienie Omnia Vincit Amor, czy Amor Vincit Omnia, też jest przedstawieniem skopiowanym. O dziwo, oryginał autorstwa Matthiusa Greutera powstał w roku 1596, więc w roku wydania pierwszego egzemplarza emblematy sekularii. I w tym samym roku bracia de Bray właśnie przejęli to przedstawienie i umieścili w swoim zbiorze. Proszę Państwa, ważna rzecz dla interpretacji tego miejsca, dla zrozumienia, czym mogło być to miejsce
i czym była książka. Emblemat Fascikularia jest nie tylko książką emblematyczną, ale książką do wpisów, szwambuchem, czyli z łaciny album amicorum, rodzajem książki, zeszytu, książeczki, do której należało się wpisywać. Po prostu właściciel proponował przyjaciołom, znajomym, ludziom ważnym, często podróżując, wpis do owej książki. Tu mamy jedną ze stron emblematy Secularii, uzupełnioną takim wpisem, ozdobioną herbem wpisującego się także z taką informacją dla nas, że była to książka żywa, że posiadacz miał ją przy sobie poniżej, znaczy na górnej krawędzi ryciny. Mamy słowa Gnad dir Gott, czyli niech cię Bóg ma w swojej opiece. Najczęściej oznacza to w sztampuchu, że ta osoba, która się wpisywała, już nie żyje i właściciel odnotowuje to w swojej książce, w swoim sztampuchu. Tutaj na czystych stronach emblematy Secularii malunek, bardzo bogate przedstawienie herbowe, przedstawienie rodzajowe, które było bardzo popularne. I przechodzimy do dalszych dwóch obrazów. Jest to przedstawienie fortuny znajdujące się na sklepieniu. Przedstawienie fortuny jest oparte na rycinie autorstwa Heinricha Ulricha z Norymbergi, działającego na przełomie XVI-XVII wieku. Widać tą zbieżność obrazową. Dzięki odkryciu tego obrazu, tutaj jest akurat egzemplarz trzymany przeze mnie w bibliotece w ETH Bibliotek w Curychu. Widać znak wodny akurat na tej odbitce. Dzięki odkryciu tej ryciny i powiązaniu z naszymi przedstawieniami udało się odczytać inskrypcję, która znajduje się ponad przedstawieniem fortuny. Ona jest w takim stanie, jak widzimy na obrazie. Natomiast to jest tekst pochodzący z ryciny. Tutaj dzięki temu tekstowi wiemy, że rzeczywiście jest to fortuna. Tutaj pod nazwą Ramuzija przyrównuje się ją do falującego morza. Jest uważana za siłę zwodniczą. Nie należy jej ufać i należy odrzucić igraszki losu, które są jej, czy stają się naszym udziałem dzięki niej. Drugie przedstawienie oparte na grafikach pochodzących spoza emblematu Secularii to przedstawienie w Tondzie, oparte także na grafice Heinricha Ulricha. W Lublinie ono nieco inaczej wygląda niż w oryginale, na wzorze graficznym, ale wiemy dzisiaj, że jest to wynikiem błędnej konserwacji, a wcześniej stanu zachowania po prostu, stąd widoczny na nodze Amora sandał powinien być w rzeczywistości na nodze Wenus, bo mamy oczywiście scenę z Amorem i Wenus. I tutaj zdjęcie po stronie lewej, pochodzące z zasobów Instytutu Sztuki Polskiej Rady Minału, pokazuje, że rzeczywiście te nogi Wenus powinny być, po prostu są takie same, tak samo ukształtowane jak na grafice. Inne miejsce, które zwraca uwagę w obrębie naszej piwnicy, to właśnie przedstawienie starca, czy mężczyzny po prostu z obrazu Speculum Morozowum. Widzimy, że tak jak na grafice, na zdjęciu środkowym widać, że to powinna być głowa męska. Dzisiaj mamy głowę kobiecą. Rozumiemy już teraz, że jest to po prostu błędna
błędna rekonstrukcja. I jeszcze jedno miejsce, gdzie widać, jak pewne elementy pojawiały się na malowidle, później zanikały. Postać kobieca tutaj po środku widoczna, znaczy na środkowym zdjęciu, czyli zdjęciu z przedokresu, znaczy, przepraszam, nie z przedokresu konserwacji, to jest zdjęcie prawdopodobnie z lat 40. Postać kobieca, która później znika, nie ma jej już na współczesnej fotografii i na oczywiście na malowidle, postać, która była na rycinie. Ostatnia informacja dotycząca samej piwnicy i datowania źródła graficznego, to znaczy tak, źródła, z którego pochodzą poszczególne sceny. Zakładam, że jest to rzeczywiście pierwsze wydanie. Zakładamy to na podstawie ortografii jedynej niemieckiej inskrypcji. Słowa Heuracht i słowa Wahrheit są napisane w ten sposób wyłącznie w pierwszym wydaniu książki. Później ta ortografia i w ogóle grafia zmienia się, więc możemy być niemal pewni, że skorzystano z wydania pierwszego. Pojawia się oczywiście pytanie o datowanie malowideł. No i musimy Państwu powiedzieć, że ten okres, kiedy malowideł mogły powstać, jest bardzo długi. Są to jakieś 83 lata, ponieważ jeżeli datą powstania mogły być, znaczy datą skrajną, po której musiały powstać, byłby rok 1596, to graffito wykonane w obrębie jednego z przedstawień z rokiem 1679 musiałoby być ostateczną datą, przed którą malowidła mogły powstać. Proszę Państwa, pytanie jeszcze oczywiście zawsze o funkcję miejsca. Mówimy winiarnia, oczywiście jest to pewien skrót myślowy. Być może było to miejsce spotkań, zwane z niemiecka Trinkstube, w którym obradowali, znajdowali miejsce do rozważania spraw miasta, notable z patrycjatu. Podobne pomieszczenie, któremu przypisuje się właśnie taką funkcję, znajduje się na przykład w miejscowości Brunek czy Brunico w południowym Tyrolu, albo inaczej w Tyrdencie Górnej Jadydze. To jest akurat na pewno starsze od naszego malowidła. Tutaj znajdujące się są starsze od naszych, bo to jest rok 1526. Natomiast prawdopodobnie funkcja była bardzo, bardzo podobna. Jeszcze wspomnimy o emblematyce na terenie Lublina. Tutaj na dwóch slajdach. Na pierwszym zawartość emblematyczna z Kościoła Pobrogi Jedynkowskiego w Lublinie. To jest te malowidła powstały w latach pomiędzy 1632-1660. Drugie przedstawienie, to są akurat reliefy znajdujące się na wyższym metropolitalnym seminarium duchownym obecnie, a kiedyś, czyli zapewne w latach 40., kiedy reliefy powstały, był tak zwany Pałac Suchorabskich. Także Lublin ma poza piwnicą pod Fortuną jak najbardziej inne przedstawienia emblematyczne, warte uwagi. I co więcej, zapewne wszystkie powstały w dosyć podobnym okresie czasu. W tym momencie muszę kończyć. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Czekamy na Państwa pytania, na Państwa uwagi. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym powiedzieć, że w tym roku, tuż
powiedzmy, że tydzień temu miała być w Lublinie konferencja poświęcona piwnicy pod Fortuną, poświęcona malowidłom w szerokich kontekstach, czyli i w kontekście archeologicznym, historycznym, historyczno-artystycznym, lingwistycznym. Niestety konferencja nie mogła się odbyć z oczywistych względów epidemiologicznych. Konferencję planujemy na przyszły rok. Wierzymy, że nasi referenci nas nie opuszczą, że w przyszłym roku także, może w zupełnie inny sposób, może w sposób hybrydowy, czyli ci, którzy będą mogli przyjechać, przyjadą, ci, którzy nie będą mogli, skorzystają z łączy internetowych i w październiku roku 2021 będziemy mogli w jakiś sposób się spotkać, żeby omówić konteksty towarzyszące malowidłom. Będziemy mogli się w jakiś sposób właśnie spotkać, wymienić opinie na ten temat. Mamy nadzieję także, że za rok będziemy wiedzieli po prostu o malowidłach dużo więcej. Mamy pytania o to, w jaki sposób piwnica będzie funkcjonować. Ja poproszę tutaj na wizję żonę jako pracownika ośrodka Brama Grodzka. Znaczy, proszę Państwa, my do okresu epidemii oprowadzaliśmy tutaj turystów od 1 maja 2018 roku. Z powodu epidemii na razie zwiedzanie jest zawieszone, ale mamy nadzieję, że z wiosną uda się ponownie to uruchomić i po prostu będziemy tutaj mogli się spotykać już na żywo i oglądać to, co tutaj już w kamerze widzą Państwo fragmentarycznie. No ale w tym momencie trudno jest cokolwiek oczywiście powiedzieć. Tutaj mamy jeszcze pytanie. Pani Barbara Milewska-Łaźbińska pisze, że zainteresowało mnie to, że emblemata sekularia mogła służyć jako album Amicorum. No i pytanie tutaj już do Łukasza. Ile zna Pan egzemplarzy wykorzystywanych jako sztambuchy? Znaczy tak, osobiście oglądałem ten egzemplarz ze Stuttgartu. Oglądałem egzemplarz z Hamburga i oba były wykorzystane w bardzo niewielkim stopniu. To znaczy, to są 2-3 wpisy albo pole tarczy herbowej przygotowane do wypełnienia treścią, czyli konkretnym przedstawieniem herbowym. Natomiast oprócz tych, o których mówię, egzemplarzy, wiem jeszcze o jednym znajdującym się w Glasgow i tamten egzemplarz był też uzupełniany, ale w niewielkim stopniu naprawdę. Wiemy, że są jeszcze inne egzemplarze, to znaczy jest jeden w Moskwie, z tym, że ten pochodzi już z 1611 roku. Wiemy, że jest w Leiden egzemplarz. Ten egzemplarz nie był uzupełniany, takie informacje otrzymałem od pracownika Uniwersytetu w Leiden. Jest egzemplarz w Oksfordzie, on też jest uzupełniany, ale nie tyle wpisami, co poszczególne ryciny są po prostu podkolorowane. Trudno powiedzieć oczywiście przez kogo. Te sztambuchy drukowane, bo mam tutaj w tym wypadku do czynienia ze sztambuchem przygotowanym do uzupełnienia przez wydrukowanie odpowiednich treści obrazowych, treści tekstowych, one nie cieszyły się wielką popularnością, znaczy były kupowane, ale tych wpisów w nich nie ma wiele. Tak wynika z moich niezbyt może bogatych doświadczeń, ale przede wszystkim zapewne cieszono się nimi jako książkami.
Tak, śledzimy tutaj jeszcze czat. Tak, pani tutaj jeszcze wnuk Bednarczyk pisze, że piwnica jest miejscem, które jest śladem poświętności Lublina przełomu XVI-XVII wieku. Badania nad tym zabytkiem dają szansę na to, by poszerzyć naszą wiedzę o tym ważnym okresie historii miasta. No my się właściwie chyba podpisujemy pod tym, jak najbardziej. I wręcz uważamy, że sama piwnica może być punktem wyjścia do poszerzenia informacji o mieście, o jego wielojęzyczności, jego różnych grupach etnicznych zamieszkujących, znaczy różnych grupach etnicznych zamieszkujących miasto, o językach, które były w Lublinie stosowane, które rozbrzmiewały w Lublinie. Ostatnio natrafiłem na informację, że na pewno pisano, a zapewne i mówiono w języku angielskim. Także taka ciekawostka. Że... Tu jest jeszcze pytanie o tym, o to, czy zamierzają Państwo uzupełnić pomieszczenia jakąś wystawą, na przykład fotokopiami sztambuchów, komentarzami do nich. To znaczy plany tutaj no są, tylko że wiadomo, że to też nie wszystko od nas zależy. My chcielibyśmy no, na różne sposoby tutaj popularyzować to miejsce. Czy malowidła na sali na parterze są z tego samego czasu? Są wcześniejsze. Na pewno są wcześniejsze. Te nasze, proszę sobie, ja mówiłem o tych 73 latach, między 1596 a 1679. Osobiście skłaniam się ku tezie, że to są stosunkowo późne, czyli mogą być lat 60., 70., wtedy, kiedy Kamienica Lubomelskich należała do Michaela Scherera, który był Niemcem z pochodzenia, był także wójtem, członkiem Rady Miasta, bywał burmistrzem, więc no, pasowałoby to do tej osoby, że to on skorzystał ze swojego czy rodzinnego sztambucha i przeniósł jego treści na ściany piwnicy. Czy znając pochodzenie rycin i treść, nie warto byłoby uzupełnić braki w malowidłach? No to są dwie szkoły. Myślę, że warto się nad tym w przyszłości no też zastanowić. Tak? Chociaż tutaj no, zwracam nam też uwagę na to, że no może ta tradycja, znaczy te można przy tym po prostu też opowiadać o historii konserwacji tego miejsca, aczkolwiek ja osobiście uważam, że dla tych polichromii byłoby lepiej, żeby przynajmniej te zasadnicze miejsca zostały uzupełnione, bo wtedy nam te malowidła się odkodowują i my je po prostu zaczynamy rozumieć, tak? Bo bez tych detali, tak jak na przykład bez tych chust, tak, na twarzach osób, które wyciągają z kosza współmałżonków, no my nie rozumiemy tego po prostu przedstawienia, jest dla nas niejasne. Dopiero na grafice, kiedy to się okazało, że takie chusty na twarzach istnieją, to się po prostu rozjaśniło. Proszę Państwa, jeszcze jedno pytanie. Czy jednoznaczna, erotyczna wymowa większości polichromii nie wskazuje jednak na nieco inny charakter wykorzystywania pomieszczenia niż ten, o którym mówił Pan Łukasz, spotkania rajki? Proszę Państwa, odkrycie wzorów graficznych w zasadzie przekreśla możliwość interpretowania tego miejsca jako miejsca, w którym były malowidła o charakterze mocno erotycznym, tak jak kiedyś uważano. Po prostu tych rzeczy nie ma. Nie ma falluca między nogami kobiety w obrazie Omnia Vici Tamor, nie ma półnagiej kobiety, która jakoby znajdowała się w obrębie przedstawienia Speculum Morozowum, więc po prostu mówimy o czymś zupełnie innym. Znaczy jest mowa o miłości. Jest mowa o miłości. Przy czym, proszę Państwa, proszę pamiętać, że oczywiście nie wiemy, czy wiedział o tym ten, kto malował te przedstawienia, ale przedstawienie miłości w Amor Vincitomia, miłość zwycięża wszystko, jest zaledwie pierwszym z triumfów
kolejne triumfy zwyciężają nad miłością, więc tutaj miłość jest, raczej wszystko jest podporządkowane, powiedzmy, jednak walce fortuny i cnoty. Mamy fortunę, którą przestrzega inskrypcja, i mamy cnotę wspomnianą w inskrypcji ponad wejściem, więc raczej w tym kierunku byśmy szli. Proszę Państwa, ponieważ kończy nam się czas, bardzo chętnie, my możemy mówić o fortunie bardzo długo i chętnie się jeszcze umówimy na jakieś takie spotkanie z Państwem i nie tylko wirtualnie, mam nadzieję, że uda nam się spotkać też tutaj w końcu bezpośrednio, bo tak naprawdę kontakt z odbiorcą jest tutaj bardzo, bardzo ważne. To, co mówimy, jest opublikowane. Tutaj wcześniej na czacie został podany link do artykułu, także do artykułu, który napisany został przez Józefa Edwarda Dudkiewicza. My dziękujemy Państwu bardzo za spotkanie. Było nam bardzo miło do Państwa mówić. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do widzenia.